Witajcie, z tej strony Gosia i Miłosz. Witam Was w kolejnym roślinnym odcinku, bo ostatnio były vlogi, to teraz czas na roślinny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co aktualnie ukorzeniam, a jednocześnie też powiem Wam, jak się miewają te wszystkie szczepki, które dostałam ostatnio w paczce od Sebastiana, bo na pewno jesteście ciekawi, czy coś się tam zadziało, czy wszystko żyje, czy puszczają mi korzonki, jak się mają te roślinki. Ja też nie zaglądałam zbytnio do tych sadzonek od Sebastiana, co tam się dzieje. Tylko tak jak je wsadziłam, tak widziałam, tylko sprawdzałam, czy mają wodę, czy tam nic nie gnije. A tak, żeby jakoś bardziej się im przyglądać, to tego nie robiłam. Więc robię to dzisiaj wspólnie z Wami. No i jeszcze mam tutaj takie swoje sadzonki, to też zobaczymy, co tam się dzieje. Zaczniemy tutaj od mojej lewej strony, bo tutaj widzę, że już dużo korzeni jest w tej szklance. O, zobaczcie. Zobaczymy, co się ukorzeniło, a co nie. Tutaj były maranty w tej szklance, z tego co pamiętam, epipremia i syngonia. Syngonium to widzę, że jest jedno, tak. Zobaczcie. Takie to syngonium różowiutkie, puściło mi już piękne korzenie. O. Więc fajnie, ono już się nadaje do sadzenia, więc może dzisiaj się zbiorę, albo jutro je posadzę. Też tutaj widzę, że ona mi zaczęła wypuszczać nowy liść w tej wodzie, więc w ogóle, no ekstra. Maranta variegatka. Też już ma korzonek, fajny. O. Więc też mogę sobie zagęścić, bo już mam taką monsterę variegaty w swojej kolekcji, więc ją sobie zagęścimy. Co tu jeszcze jest? Epipremium Global Green. Widzę, że też tutaj się coś zaczęło dziać z korzonkami. Ale do posadzenia to moim zdaniem jeszcze to nie jest. Poczekamy sobie, aż puści więcej korzeni. Epicebu Blue. No, proszę, zobaczcie. Tutaj to też już są fest korzeniska. Też już się nadaje do sadzenia. Nie jestem pewna, czy to Epicebu Blue, ono później te liście w starszej formie, one będą miały takie wycięcia. Kolejne Epi, taki zielony, to jest właśnie takie, to co już na pewno będzie miało wycięcia, to Epi Premium. Ja widzę, że tutaj w większości ci się tak ładnie korzonki zapuściły, ale jakie długie. No, widzisz, jakie mają korzeniska. Sebastian dobrze pobrał szczepki. No, a to wszystko dzięki temu, no. Ile to, półtorej tygodnie? Nie, no już nie przesadzaj, dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Tak, dwa tygodnie. I kolejna marantka, to jest taka szlachetna, niebieska. No, ta ma malutki korzonek. I też ma korzonek. Ja w ogóle się martwiłam najbardziej o tą marantę, bo tak podglądałam, że te liście się zaczęły tak lekko skręcać, ale widzę, że będzie dobrze. Jak puszcza korzeń, to będzie dobrze. Nie ma się o co martwić. Dobra, idziemy z kolejną szklaneczką. Tutaj też widzę, jest jakieś syngonium monstera i scinapsusy. Już tam widzę pełno korzonków. O, zobaczcie, pełno korzeni. O. Zobaczymy, co puściło tu korzenie, bo scinapsusy to ja szczerze wątpię, że one mi tutaj już się ukorzeniły. Monsterki najpierw zobaczymy. Tutaj coś nie przeżyło, a ja wiem, co to nie przeżyło. Zobaczcie. Dwa patyki zostały. To jest ten pieprz. No. I z tego, co widziałam, to Sebastianowi też nie idzie z tym pieprzem. Niestety. No ale cóż, zdarza się i tak. Ja nie liczyłam na ten piper, że on mi się ukorzeni, bo już widziałam ten liść, on był taki lekko podwiednięty. Szkoda mi, bo to była naprawdę ciekawa roślina. Nie miałam takiej nigdy w swojej kolekcji. No ale... No cóż, straty jakieś są. Ta monstera, nie pamiętam jej nazwy, bo jest ona dość długa i skomplikowana, ale zobaczcie, jakie ma już korzeniska. Też taką monsterę mam w swojej kolekcji, więc ją sobie dosadzę patyczkiem. O, syngonium Red Arrow. Wiecie, że nie jest mi po drodze z tą rośliną, kiedyś próbowałam ją ukorzeniać. I mi to nie wyszło, Miłosz świadkiem, że mi zdechło ostatnio w szklance. Tu chyba też zdechnie. Nie zdechnie, bo puszcza tutaj korzonki. Jakiś boczny. O. Aha, takie boczne puściło. Puszcza takie boczne korzenie, więc sądzę, że będzie git. Ukorzeni się.
Tutaj mam dwie szczepki tego syngonium, no i druga. Proszę bardzo. To wygląda znacznie lepiej. No, ta ma już korzonek. O, i synapsusy widzę, że też już zaczęły się brać w garść. O, jeden tutaj już zaczął mi puszczać korzeń. To też fajnie, bo synapsusy. Nigdy mi się jeszcze nie udało ich ukorzenić w wodzie, a widzę, że tutaj fajnie mi to pójdzie. Jeszcze trochę postoją i sądzę, że powinno być git. To chyba będziesz musiała tamte posadzić już. No, tamte już są do posadzenia. Będziemy sadzić niedługo. Będzie nienawidzony odcinek Miłosza z sadzeniem roślinek. Zostawię cię na nim. Tak, będę musiała tak statycznie nagrywać jak tutaj. Kolejna szklaneczka i tutaj są już same synapsusy. Zobaczcie, tutaj już takich pięknych korzeni nie widać jak w poprzednich. No ale nie ma się co dziwić. Synapsusy szybko rosną, ale też i długo się ukorzeniają. Synapsus tutaj ten, on mi coś z wody uciekł z tego co widzę trochę i jest lekko odwodniony. Ale przeżyje jak go tam głębiej zanurzę, więc będzie dobrze. To jest Silver Lady, też nic się nie dzieje na razie. I Trebi, ten, który mi się najbardziej podobał, jeżeli pamiętacie, jak się tam cieszyłam z tych roślinek od Sebastiana. Tak, to jest cały Trebi, tak, cały Trebi. To też jeszcze nic się nie dzieje. Jeszcze musimy tutaj poczekać na korzonki. Zobaczmy, co nam się tu wykluje. Ale on jest fajny, bo ma takie duże liście. I ostatnie sadzonki to są już takie moje, które ukorzeniam od dłuższego czasu. Jest tutaj Philodendron Silver Queen. O, on też już ma fest korzeniska. Wygląda jak ziemniak. No ziemniaki mają takie. No trochę, można powiedzieć, że jest podobny do ziemniaka. Ale on też już będzie do posadzenia, on dość długo jest w tej wodzie, czeka na swój czas, żeby go posadzić. Ten czas już nastał, jak widzicie. Okazały system korzeniowy tutaj się rozwija, więc i będzie fajnie rósł. Jeszcze tutaj mam te dwie monstery, których nazw nie pamiętam i zobaczcie jak to jest. Jedna mi tutaj puszcza fajnie korzenie, o, a z drugą się nic nie dzieje i zaczyna gnić. I to będzie do wywalenia. Miłoszu, od razu pozbądź się tego. Do kosza? Tak, do kosza z tym. Już po. Tak, już po akcji wyrzucenia zgnitej sadzonki, ta też będzie do posadzenia. Tutaj mam tą samą monsterkę, ona też, no to je dosadzę do tej takiej mojej, którą sobie zagęszczam. A więc tak się prezentują moje sadzonki, szczepki, które ukorzeniam obecnie. Jak widzicie, duża część z nich już się nadaje do posadzenia i trzeba się zabrać za to w końcu. Będzie to w następnym odcinku? No sądzę, że w następnym odcinku będziemy sobie wspólnie sadzić, bo już dość sporo mam do sadzenia, ale też zwolniło mi się dość dużo doniczek i osłonek, bo między innymi wyrzuciłam tą moją psiankę koralową, ona też jest obecnie w ukorzenianiu, ale ją dałam do wody niedawno, więc tam się nic nie dzieje, nie ma na co patrzeć nawet. W komentarzu możecie mi oczywiście napisać, co wy obecnie ukorzeniacie, czy jeszcze ukorzeniacie, bo teraz to jest w sumie taki ostatni dzwonek, kiedy możemy się spodziewać, że te rośliny dość szybko zaczną nam się ukorzeniać, puszczać te korzonki, bo potem już będą dni coraz krótsze, słońca będzie coraz mniej. No i roślinki też będą coraz więcej czasu potrzebować, żeby wypuścić korzenie, a to też nie jest korzystne, bo one mogą Wam zacząć gnić w tej wodzie. Więc teraz jest najlepszy czas. Już taki ostatni dzwonek, aby zacząć zagęszczać swoje rośliny. Ja chyba jeszcze się pokuszę o odmłodzenie moich syngoniów, bo też mam ostatnio we vlogu pokazywałam, że ono mi rośnie takie wybujałe. Więc to też będziemy sobie robić w kolejnych filmach na kanale. Teraz jeszcze póki skarpetek na nas nie trzeba zakładać. Nie, już trzeba zakładać skarpetki na nos, bo już jest pochanny. Gosia, więc kłamie. Zimne wieczory i poranki trzeba zakładać skarpetki i spać w skarpetkach. Miłość się nie zna. No.
Więc zostawcie w komentarzu jakąś roślinkę, paprotkę albo ten taki, taką sadzonkę kiełkującą. Możecie napisać to, co was prosią właśnie, co wy obecnie ukorzeniacie, czy jeszcze ukorzeniacie. I oczywiście, która z roślin, które wam dzisiaj pokazałam, podoba wam się najbardziej. Słupów potrzebujemy. Tak, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo my dalej zbieramy suby, nie przestajemy, więc warto subskrybować, subskrypcja jest darmowa, a to nas wspiera, powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, poprawia nam humor i zwiększa zasięg naszych filmów, więc zachęcam was do subskrybowania, oczywiście zostawienia lajka, jeżeli wam się podobało, żeby więcej osób widziało ten film. Planujesz jakiś specjalny odcinek na 2000? Tak, na 2000 zrobimy specjal. Do 2000 jeszcze daleko. Być może będzie to Q&A z jakimś połączony z jakimś rozdaniem roślinek dla was. Więc już możecie sobie przemyśleć pytania do tego Q&A, jakie byście chcieli nam zadać. To jeszcze chyba spokojnie. Tak, to jeszcze na spokojnie macie dużo czasu, żeby to przemyśleć. No to pa! No trzymajcie się.